Co to miałeś świeżego? A historia. Kolejna porcja może nie najnowszych, ale z pewnością ciekawych pozycji literackich. Bibliotekarze punktualnie co godzinę dokładają na półki kilka książek, dla których nie ma miejsca w zbiorach Norwida. Codziennie ktoś przychodzi, jest paręnaście osób, sprzedajemy jak najbardziej, już sprzedaliśmy, nie wiem, kilkasetek książek, dokładnie jeszcze nie wszystko jest policzone. Kiermaszowe półki uginają się pod ciężarem literatury. Wśród wielu pozycji można trafić na prawdziwe skarby. W tej edycji kiermaszu czarno na białym widać, jaka literatura kręci panie oraz po jakie gatunki najczęściej sięgają panowie. Przytrafiło mi się podejść do półki z fantastyką, bo to jest taka dosyć interesująca rzecz, jeżeli o mnie chodzi. Panie zaczytują się w powieściach obyczajowych. Pod tą nazwą kryją się romanse. Ta kosmetyczna zmiana nazwy przyciągnęła czytelniczki. Drogie panie, czytanie romansideł to żaden wstyd. Już kiedyś tutaj zajrzałam wcześniej, nie szukam nic konkretnego, tak przyszliśmy z mężem zobaczyć, co jest. Zawsze można jakoś za parę groszy uzupełnić biblioteczkę. Kiermasz książek wystartował 9 maja, potrwa do piątku. Ze względu na wiosenne zmiany w pogodzie, regały z książkami ustawiono w holu biblioteki.